Tak, jak widzicie, ja jestem na złotym tronie, a Simon na szczycie tego budynku! To jest Skibidi Dope, Dope, no dope, właśnie, dope, ponieważ dzisiaj znajdziemy same legendarne postacie w mieście Skibidi Toilet i myślę, że możemy już od samego początku zacząć sobie od pierwszej, tylko zostawcie proszę łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Schodzimy sobie do naszego bossa, który bawi się tutaj na dole sam ze sobą i gdzieś tutaj w rogu powinna być nowa toaleta, więc szybciutko! Szybko. No dobra, biegniemy do niej, Simonku, żeby zdobyć naszą pierwszą toaletkę i uwaga, co to takiego będzie? Cyk! Ej, co jest? Multiple mini toilet, czyli tu jest kilka malutkich toalet? Okej, one są jakieś podpalone z tego, co mi się wydaje, ale z drugiej strony naprawdę całkiem ciekawe. Goni nas szybciej! Innej planety może, dobra, nie goń mnie, bo musimy od razu biec po kolejne toalety, które tym razem musimy znaleźć w Dubaju. Zostaw ten czołg, okej? Nie baw się tym czołgiem, ponieważ mamy tutaj naprawdę bardzo ważne rzeczy do załatwienia i pierwsza toaleta jest tutaj. W sumie to już druga w tym odcinku, ale pierwsza w Dubaju, więc cyk, uwaga, świąteczna toaleta, no tak, no przecież święta nadchodzą. Wow, ale to jest w ogóle taki krasnoludek malutki z tego, co mi się wydaje, bo to jest taka mała toaleta, zapakowana w prezencik, albo elfik może być w sumie. Więc idziemy sobie kawałeczek dalej po naszym zniszczonym mieście i również jest tutaj następna toaletka, czyli już trzecia, idzie nam całkiem niżej, okej, ta mi się podoba. Wow, i to jest naprawdę potężna toaleta, boom, ej. Czyli nie wiem, czy to nie jest czasem najwyższy morf, jaki mamy w tej najwyższy, nie wiem, potem to pewnie sprawdzimy, szkoda, że to nie lata, no to przecież nie lata, co nie? Ale ma naprawdę niesamowite... Nie lata, no nie ale lata. Ale słuchaj, naprawdę ma niesamowite działka, mega mi się to podoba i to strzela sobie z nich, więc wlatujemy tu do góry, żeby zdobyć kameramena, bo kameramenów dawno w sumie nie było i tym razem będzie, wow, szansa w kameramen, czy będzie mieć jakąś piłę motorową? No, chyba jakąś piłę tu ma, znaczy no, nie do końca wygląda to jak piła, ale niby chyba ma do tego służyć, więc uwaga, co? Czemu on to, czekaj, jeszcze raz chcę zrobić, on uderza do, nie na bok, tak do góry i ma bardzo dużo kamer, więc w sumie to wygląda naprawdę mega ciekawie. Co takiego? Ci powiedział, że morfa minęliśmy. Jakiego morfa znowu? Przecież tu nie ma żadnego morfa na oko. Wejdź tu do góry, pyk, co? I tutaj. Ej, to ja nawet o tym nie wiedziałem. Dobrze, że powiedziałeś, no bo tam przecież nic nie ma, Simon. Trzeba było go zdobyć w innym odcinku. Idziemy sobie teraz dalej do bazy kameramenów. W sumie to bardziej wytwórni, tak wiecie. No to tutaj musimy się przejść po prostu. Simon mnie goni teraz tym czymś. Dobra, zostaw w spokoju tego kameramena, bo on jest naprawdę bardzo biedny. Wchodzimy sobie do środka naszej bazy i tutaj powinien być jeden, no właśnie, jedno co? Czy to będzie jakiś speakerman, TV-man, może o, kameraman? O tym morfie właśnie mówiłem. O tym morfie, właśnie, dobrze. To zdobywamy go i jest to, o, wkurzony. Wkurzony jest na ciebie, Simon, bo nie zdobyłeś się morfów z poprzedniego odcinka. Widzowie, jeśli wy nie zdobyliście, też musicie obejrzeć poprzedni odcinek. A my w tym momencie sprawdzamy sobie następną postać, jaką jest, o, taki widzicie, bardzo zły. To jest jakiś naukowiec, on jest naukowiec, on jest zły, bo coś mu ewidentnie nie wyszło. Chyba coś zrobił źle, tak mi się wydaje. Właśnie przeteleportowałem się do bazy toalet i zobaczcie, co tutaj widzę. Jakiś speakermanik. Ej, Simon, co ty tu zrobiłeś? No, graffiti narysowałem, no. Co ty tu napisałeś? Haha, znaleźliśmy waszą bazę kameramen. Ej, co jest? Ty pobrudziłeś bazę toalety. No dobra, no to fajnie, że to zrobiłeś, bo w sumie toalet bardzo nie lubimy. Wiecie, bo one są te złe, ale skoro już tu jesteśmy, zobaczcie te dwa morfy. Tego stawimy sobie na podwieczorek, czyli za chwilkę go weźmiemy, a na początku weźmy tą małą toaletkę i będzie to Big Laser Toilet, czyli jakiś laserowy. I naprawdę ma potężny laser, co jest taka ma toaletka? Jumpscare. Wow, dobra, jumpscare, no to sobie po prostu strzel laserkiem, co nie strzelamy sobie, ej, mogę to wystrzelić? Boom! No tak, strzelamy sobie takim malutkim laserkiem, chociaż te lasery są naprawdę ogromne. I teraz zmienimy siebie z powrotem tutaj. O, i zbierzemy tu coś. Takiego morfa jeszcze na pewno nie widziałem. Wy też pewnie czegoś takiego nie widzieliście, bo jest to kompletnie nowe. Brand new golden morph. Dlatego zbieramy go sobie. I co to jest? Jakiś country o Chainsaw Toilet. Chyba z piłami motorowymi znowu. Czyli kolejna postać dzisiaj, która ma piły motorowe. Dobra, możemy sobie kogoś tym... w ogóle, ej, to nie działa, Simon. To nie działa, zobacz, klikam i dobra, to nie ma... Czyli do środka chodź, bo tam są nowe rzeczy. Od kiedy? Przecież tu się nie da do środka wejść, zobacz, to nie działa, to jest zawsze mówiłem, zamknięte. Mówiłem, że musimy mapę zmienić jednak. Okej, okay. Kiedyś to może naprawimy, ogólnie on ma zęby jak jakaś wiewiórka, okulary jakby były na jakiejś solarni i czapeczki jakiegoś bandyty, no ale fajnie, może, ej, on ma jetpack, a może tym latać? Nie no, ten też niestety nie lata. Wychodzimy z tej stacji benzynowej i jesteśmy w miejscu, w którym jest dzisiaj najwięcej nowych postaci, czyli hometown, taki wiecie, zwykły przejazd przed miastem i mamy tutaj aż 3 nowe morfy, to jest naprawdę bardzo dużo, przydało się wszystkie sprawdzić i Simon, ja ogólnie wiem, gdzie one są, ale czy ty wiesz, gdzie one się znajdują? Tutaj widziałem, ale no to jest jedyny dobra, tylko. Dobra, jedyny, a jeszcze mamy dwa tutaj, więc zbieramy sobie pierwszego, to jest kolejna toaleta, upgraded camo toilet, czyli może będzie jakiś większy, no i chyba tak, faktycznie jest upgrade'owany, z tyłu mamy ogromny jetpack, 6 jakichś rakietek, boom, i tak faktycznie, wystrzymuję sobie tych 6 laserków w sumie bardziej, możemy sobie tym strzelać i naprawdę bardzo fajne, no ale dobrze, skoro mamy pierwszego, to samo jeszcze dwa kolejne, no widzisz gdzieś jakiegoś? Kolejny, dobra, uwaga, Jerry, widzę, czekaj, na górkę stanę, tutaj jest! Ej, tu jest faktycznie, tu jest kameraman, dobrze, podnieś
podniesiemy go sobie. Napoleon, kameramy na Napoleon, no dobrze. Witam pana Napoleona, skąd pan się tu wziął? Witam, idziemy na podbój nowych morfów. Na podbój nowych morfów, to jest bardzo dobry pomysł. Ogólnie takiego morfa jeszcze nie widziałem, nie mam pojęcia skąd on się tutaj wziął. Na głowie ma jakiś kwiatuszek i czapeczkę całkiem fajną. No ale tak. Napoleonie Cherry, tutaj jest kolejny morfik. Tak, dobrze, to musimy się odmienić z powrotem w siebie i mamy tutaj toalety. Tych toalet jest naprawdę najwięcej, co no ale to wiecie. Jest? Możemy. O, co to jest bez kitu? To skąd wygląda? Ej, to wygląda jak jakiś pajączek, ale taki zmutowany bardzo. Właśnie pająk z jakimiś rogami, jeszcze do tego. Ej, a weź iść do przodu, mogę na tobie stać? Mogę na tobie stać, jak taki zwierzaczek, co to jest w ogóle? Nie wiem, takiego morfa jeszcze nie widziałem. Sam się też w niego zmienię i to jest prawie pająk, bo ma troszkę za mało nóżek. Jeszcze dwie nóżki i byłby pająkiem, ale toaleta naprawdę straszna. Tak samo straszna jak to zrujnowane miasto, w którym również mamy do zdobycia aż dwie nowe postacie. I ogólnie nie wiem czemu, ale wszystkie zawsze są tutaj naokoło, więc jak kiedyś wbije sobie jakiś świeży gracz, który nie ma żadnego morfa w tej grze i podejdzie tutaj, to tu wszędzie macie morfy. No ale nam zostały tylko dwa do odebrania, więc idziemy sobie po pierwszego. Wow, toaletka, drill toilet, drill, ale to będziemy sobie jakoś drillowo tańczyć. O, on tańczy naprawdę drillowo, a możesz wykopać coś? Ej, weź wykop to wielkie. Ej, to faktycznie działa, czekaj, mogę ci pomogę? Podchodzimy, wiercimy, no ale dobra, niestety nic więcej z tym zrobimy. To ma takie wiertełko i w sumie to tyle, budowniczy. No wreszcie może ktoś to miasto naprawi, fajnie by było. Bo na razie idzie im to naprawdę bardzo średnio, no ale poza tym jest również kolejna toaleta i ona będzie potężniejsza, znacznie potężniejsza. Upgrade the DJ toilet, mamy jakiegoś DJ-a, który może będzie puszczał fajną muzyczkę. No i powiem wam, że głośniki, światło to on ma potężne, tylko szkoda, że te światła nie świecą, on bardziej łapie jak taki krabik, wiesz. Dobra, kurczę, szkoda, to mogłaby koncert mogliby coś tutaj koncert robić. Koncert mogliby dać. Ej, jak on lata w ogóle, czekaj, prawo, lewo, wziął, no ale dobra, nic więcej z nim zrobimy, bo w sumie to nawet muzyką żadną nie gra. Skoro udało nam się znaleźć już wszystkie morfy, a było ich około 12, to w tym momencie wybierzemy jednego najlepszego. Ja sobie cyk, zlatuję moim ogromnym samolotem. Papa, strzelam do ciebie i lecimy na dół. A więc tak, Simon, skoro znaleźliśmy już wszystkie morfy, to pokaż, który twoim zdaniem był najciekawszy z tych wszystkich. Najciekawszy, uwaga, zrób werble teraz. Uwaga, wow, ej, dobra, w sumie on jest naprawdę mega ciekawy. W ogóle wy też napiszcie w komentarzu, który wam się najbardziej podobał, albo w sumie jak wyglądał, bo ja nawet nas tych wszystkich morfów nie znam. No i to jest morf, który może mnie wozić, sobie mogę na niego wsiąść i możemy sobie na nim jeździć. I jakby taki inny, bo tylko na nim można jeździć chyba. Tak, i w ogóle czegoś takiego to ja naprawdę nie widziałem, a mi, ten, który się podobał najbardziej, tak widzimy sobie w morfy, jest właśnie ten, bo on ma takie ogromne działko laserowe, możemy sobie niej pół strzelać. Ej, nie, Czercha, mój jumper jest lepszy, czekaj, patrz, skup się, podejdę no, i teraz bum, patrz, jakby tak łapie. Aha, a ja do ciebie strzelam, a ty mi uderzasz tymi swoimi przednimi nóżkami, no w sumie też to jest całkiem ciekawe, ale jestem piratem. No więc sam, no dobra, w dwójkę atakujemy tego bossa, cyk, zeskakuje na dół i już widzę, że on tu jest, więc uwaga, strzelamy! Ale czemu to nie zadaje obrażeń, halo, muszę podejść bliżej? Puu, dobra, teraz zdaję. Blisko podejść, o nie, ej, 35 obrażeń, a to jest dosyć dużo. Ostatni strzał, puu, dobra, zniszczony. Simon, co ty chciałeś jeszcze sprawdzić? Cztery, musimy sprawdzić, czy ten morf jest wyższy od naszego najwyższego. Tego nie, wiesz co, to jest ogólnie niemożliwe, ponieważ chodzi o morfa właśnie tego. Kupię chyba za 100 robuxów i to jest niemożliwe, ponieważ on jest najwyższy i największy w grze. Nie ma większej postaci od niego, no sam widzisz, że jest po prostu ogromny, ma różne fajne animacje, kręci się, obraca. Musi o tym czaszkę, Jerry, może od nie, przecież czaszka była niższa od tego, którego ja mam, więc to jest ewidentnie najwyższy w całej grze. Dlatego teraz ponownie, raz, dwa, trzy i cztery, wejdziemy sobie jeszcze wyżej niż na początku tego odcinka, no i widzicie, jesteśmy na złotym tronie, dlatego z tego miejsca chcę z wami pożegnać. Wszystkie morfy zostały znalezione, jak będą kolejne, to również nagramy z tego odcinek, więc łapka w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, dobra, już mi się na język chce, plączę, ale do kolejnego odcinka!